Śliska sprawa. Audycja Leszka Tekielskiego i Wojciecha Chromego. W najczarniejszych snach nie widziałeś tego, co cię spotka. Zapłacicie. Zła wiadomość dla wieprza. Rzeźnik się zbliża. Pożałujesz za to, jak mnie skrzywdziłeś, won. Ty mnie policją będziesz straszył. Doigrałeś się. Kup czarny garnitur. Jest to nieprawda. Ja temu wszystkiemu zaprzeczam. I tym trudniej jest mi o tym mówić, dlatego że ten człowiek mienił się być moim przyjacielem. Ten człowiek udawał przez długi czas mojego dobrego znajomego, z którym współpracowałem. Teraz zbliżają się wybory samorządowe, widocznie znalazł sobie lepszych współpracowników i znalazł sobie ludzi, z którymi być może jest mu bardziej po drodze. Pan Jarosław przed 3 laty dostał pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie. Być może udało się to dzięki wieloletniej znajomości ze starostą, choć obaj temu przeczą. Współpraca przez pewien czas układała się pomyślnie, na tyle, że starosta powołał go na stanowisko społecznego pełnomocnika do spraw współpracy z jednostkami zajmującymi się pomocą społeczną, a to wiązało się z dodatkowymi pieniędzmi. 2 lata temu rozpoczął się kryzys. Jak twierdzi pan Jarosław, wynikał on z poleceń, które otrzymywał od starosty, a na które nie mógł się zgodzić. Kiedy była pozyskiwana żywność z Caritas Odchylej Diecezji Warmińskiej dla szkół, w których funkcjonowały szkolne koła Caritas, starosta mrągowski wymuszał na mnie, abym podał nieprawdziwe wiadomości na temat pozyskanej żywności przywiezionej z Olsztyna. Pojawiła się z jednej ze szkół telewizja z Mrągowa, gdzie dostałem dyspozycję przez telefon, abym podał, iż przywieziono 2 tony. A nie tak, jak było w rzeczywistości 900 kg. Niesubordynacja miała zakończyć się wezwaniem na dywanik i szykanami ze strony przełożonego. Starosta nadal jednak miał wydawać kontrowersyjne polecenia, jak choćby w przypadku plebiscytu na najpopularniejszego samorządowca, który organizuje co roku Gazeta Olsztyńska. Był, można tak powiedzieć, nakaz wycinania tych kuponów, co, kiedy pojawił się sprzeciw, było to źle odebrane, i nawet powiedziano, że może się to skończyć rozwiązaniem umowy o pracę. Te kupony zostały wycinane, co jest potwierdzone przez organ prowadzący całą sprawę. Czy to, co opowiada pan Jarosław, jest prawdą? Zapytaliśmy o to starostę Dominika Tarnowskiego. W momencie, kiedy ja się dowiedziałem w ogóle o tym, że pan wycinał takie kupony, pan stwierdził, że on to robi po to, żeby mi się odwdzięczył za to wszystko, co ja dobrego w jego życiu zrobiłem. Pan sobie nie protestował, nie próbował wpłynąć na to, aby część tych... Ja nie wiedziałem o tym, że pan Gałęzowski będzie obciążał także innych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie tą pracą. Ja byłem przekonany, że pan Gałęzowski to robi rzeczywiście w taki sposób, że jest w jakiś sposób mi wdzięczny, wie o tym, że jestem naprawdę dobrym człowiekiem i w jakiś sposób pomagam innym ludziom i to bezinteresownie i że to ma być odzwierciedlenie tej jego wdzięczności. Ja nie wiedziałem o tym, że to posłuży za jakiś czas, że to ma posłużyć za jakiś czas brudnej politycznej prowokacji. Stosunki na linii pan Jarosław-starosta z dnia na dzień stawały się coraz gorsze. Były pełnomocnik powiatowej jednostki zaczął otrzymywać od starosty SMS-y. Były to treści, które miały wymowę pozbawienia mnie pracy, zastraszania, że jeżeli tylko się pojawię w pracy, zostanę tak naprawdę potraktowany w sposób taki, a nie inny. Były to SMS-y zastraszające, a później już nawet groźby, które spowodowały, iż rozchorowałem się, były to groźby utraty zdrowia, nawet i życia. Jakiekolwiek powiadomienie policji, prokuratury, inspekcji pracy albo jakiegokolwiek sądu przeciwko komukolwiek, wiesz co będzie. Pan Jarosław zdecydował się na skierowanie sprawy do Sądu Pracy. Złożyłem pozew do Sądu Pracy o stosowaniu mobbingu wobec mojej osoby przez starostę. Odbyła się tylko jedna sprawa, przy której sąd orzekł, iż starosta nie jest moim bezpośrednim przełożonym i nie może uznać tego jako mobbingu. O wyjaśnienie takiej decyzji sądu poprosiliśmy Waldemara Pałkę, rzecznika Sądu Okręgowego w Olsztynie. Pracownik pozwał nie swojego pracodawcę, a
no, takiego ogólnego zwierzchnika, jakim jest starosta, a pracodawcą tego pracownika był dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W związku z tym po prostu pozwana została osoba nieodpowiednia. W związku z tym sąd nie mógł w tych relacjach. Pracownik nieprzełożony tej sprawy w kategoriach mobbingu rozpoznawać, dlatego też powództwo zostało oddalone. SMS-ami, mobbingiem i kontrowersyjnymi poleceniami, takimi jak to z wycinaniem plebiscytowych kuponów, pan Jarosław próbował także zainteresować prokuraturę. Ta również umorzyła postępowanie, uznając, że nie można udowodnić, że kontrowersyjne SMS-y wysyła starosta Dominik Tarnowski, choć on sam nie zaprzecza, że były wysyłane z jego telefonu. Tak, ten telefon jest moim telefonem, ale ten telefon był w użytkowaniu bardzo wielu osób. To bardzo wiele osób może poświadczyć, że ten telefon nie był tylko i wyłącznie w moim użytkowaniu. Co lepsze, ten telefon także był użytkowany w pewnych momentach i przez tą osobę, która mi to zarzuca, czyli przez pana Jarosława. Decyzja biskupieckiej prokuratury, która oprócz SMS-ów rozpatrywała jeszcze 5 innych zarzutów, jak choćby mobbing, groźby karalne, naruszenie nietykalności cielesnej czy wycinanie kuponów w plebiscycie na najpopularniejszego samorządowca, wydaje się słuszna. Usłyszeliśmy to od Mieczysława Orzechowskiego z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Choć jak dodaje, w przypadku SMS-ów śledczy z biskupieckiej rejonówki nieco się pośpieszyli. Zapoznawałem się z aktami tego postępowania, decyzję prokuratora. No, należy stwierdzić, że ta decyzja była przedwczesna i trudno ją uznać za zasadną. Zresztą o tym, że sprawcą, że tak powiem, tych gruźb karalnych, no, wskazują takie okoliczności jak treść tych SMS-ów, a poza tym ich ilość. No, się okazało, że na przestrzeni, czy w okresie od miesiąca lipca 2008 roku do miesiąca lutego 2010 roku tych SMS-ów było wysłane kilkanaście tysięcy. Mimo to prokuratura okręgowa nie będzie wnioskowała o ponowne rozpatrzenie sprawy, bo pan Jarosław złożył zażalenie na decyzję prokuratury w Biskupcu do sądu rejonowego w Mrągowie. Teraz zarówno pan Jarosław, jak i starosta Dominik Tarnowski czekają na tę decyzję. Ten ostatni twierdzi, że został wmanewrowany w całą tę sprawę i jest ona zemstą ze strony politycznych konkurentów. Ja się już pogodziłem z tym, że pewnie nie występuję w najbliższych wyborach, mimo tego, że ciężko pracowałem. Bardzo ciężko pracowałem na to, co mam. Patrywał to, że ja tutaj żyły wypruwałem, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne, bo tego nikt nie będzie patrzył na to. Zobaczą parę obrazków i powiedzą, zobaczcie, to jest zły człowiek. Szykanowanie, straszenie trwa do dzisiaj. Kiedy po raz ostatni otrzymał pan informację SMS-ową starosty? Po raz ostatni otrzymałem dokładnie dzisiaj w godzinach nocnych. Jaka to była informacja? To była taka informacja o wycofaniu wszystkiego, że jeszcze można dojść do porozumienia, a tak naprawdę i tak jestem na pozycji przegranej. Śliska sprawa. Audycja Leszka Tekielskiego i Wojciecha Chromego.